Przed spodziewanym jesiennym wzrostem zakażeń koronawirusem zaszczepmy się na grypę, apelują lekarze. Problem w tym, że szczepionek na grypę brakuje i w aptekach, i w hurtowniach. Przychodząc do pracy, zaczynam od telefonu do wszystkich hurtowni z pytaniem o szczepionki. W tej chwili nie ma w żadnej hurtowni żadnej szczepionki. Na grypę oczywiście. Tegoroczny sezon grypowy zbiega się z drugą falą pandemii koronawirusa. Chętnych na zaszczepienie się jest więcej niż do tej pory. W zeszłym roku sprzedaliśmy może około 20 szczepionek. W tym roku 20 zapytań to ja mam dziennie. A czy jest szansa, że szczepionki jeszcze będą i jest możliwość, by było ich więcej? Influvac Tetra ma się pojawić początkiem października, szczepionka donosowa również gdzieś początkiem października, natomiast Vaxigrip Tetra teoretycznie ma się pojawiać już. Natomiast no, codziennie dzwonimy, codziennie nie ma. Apteki na dzień dzisiejszy nie zbierają nawet zapisów na szczepionki, bo nie ma niestety gwarancji, czy one w ogóle pojawią się w sprzedaży. Nie jestem w stanie pomóc. W tej chwili już nawet nie prowadzimy zapisów w kolejkę, bo ja po prostu nie jestem w stanie zagwarantować, że będę mogła zaopatrzyć kolejkę. Podsumowując, szczepionek nie ma w aptekach i nie ma w hurtowniach. Lekarze i farmaceuci są bezradni, a pacjenci tym bardziej. Trochę cierpliwości i zrozumienia, my ich naprawdę nie chowamy. Ja bardzo chciałabym je sprzedać pacjentom, natomiast po prostu nie mam i nie mam ich skąd zamówić.